Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam Was z całego serca. Witamy naszych przyjaciół. Szczęść Boże. I zapraszamy do spotkania z Panem Jezusem na kropelce radości. Rozpoczniemy katechezę znakiem Krzyża Świętego, w którym wyznajemy prawdę o Trójcy Świętej, o Bogu Ojcu, Synu Bożym i Duchu Świętym. Złóżcie ładnie ręce, pomyślcie o tym i przeżegnamy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Usiądźcie. Kochani, żeby był porządek w domu, każdy w rodzinie ma do spełnienia swoje zadania, swoje prace, inaczej mówiąc, swoje życiowe powołanie, prawda? Weźmy na przykład mamusię. Mamusia oczywiście na pierwszym miejscu troszczy się o nasze jedzenie. Oczywiście tatuś może pomagać w tym, ale zawsze mamusia krząta się przy kuchni, żebyśmy mieli co jeść. Także mama troszczy się o to, żebyśmy byli czyści, więc pranie urządza, czasem może pomagacie nawet w tym praniu, w rozjeszaniu bielizny, bo ładnie wyglądamy, jak jesteśmy ubrani w czystą koszulę, spodnie czy sukienkę. Moja mamusia na przykład też wykonywała pracę zawodową. Mamusia była fryzjerką, no i mamusia pomagała tatusiowi w utrzymaniu domu, czesząc szczególnie głowy kobiet. A co ja mamusia pracuje? Kto z waszych mamuś pracuje zawodowo? Nie pracują. Rodzice tylko zarabiają. Rodzice zarabiają. Dopiero kiedy my podrośliśmy, to wtedy mamusia zajęła się tylko nami i wtedy tatuś jest budowlańcem, był mistrzem murarskim, zarabiał na utrzymanie rodziny i dobrze zarabiał. Także mamusia tylko prowadziła dom, kuchnię, pomagaliśmy je w sprzątaniu. A tatuś jaki zawód wykonuje? Gdzie tatuś pracuje? W PZU. Twój? W PZU. Mój tata projektuje, jak mają gazociągi. A twój? A mój... No właśnie. Zapomniałam, jakby to powiedzieć. Nie szkodzi. W każdym razie tatuś zarabia pieniądze, żebyśmy mieli z czego żyć. A my z kolei mamy także swoje zadania, bo o, jeszcze mamy babcię i dziadusia, którzy też kiedyś pracowali, a teraz oczywiście pomagają nam z emerytury swojej. Czasem jakiś tam prezencik dadzą, czy na imieniny, czy urodziny dadzą jakieś parę złotych. Także, no, kochani, my mamy też specjalne zadania. Sądzę, że włączacie się w pracę, żeby przynajmniej w swoim pokoju porządek zachować, prawda? Czasem bywa tak, że pomagamy mamusi w podlewaniu kwiatków, zastawy na stół kładziemy, żeby kiedy jest posiłek. No a podstawowa nasza praca zawodowa, można powiedzieć zawodowa, to nauka, prawda? Odrabianie lekcji w domu, a także chodzenie do szkoły, żeby rozwijać swoje umiejętności i swoje talenty. Widzimy sami, każdy ma jakieś swoje zadanie do spełnienia i to służy ogólnemu dobru, całej naszej rodzinie, prawda? Także, kochani, dzisiaj chcę nam powiedzieć Pan Jezus o bardzo trudnej prawdzie, do której nie doszlibyśmy nigdy własnym rozumem, że istnieje jeden Bóg, to do tego byśmy doszli, prawda? Ale dziś na Pan Jezus chce powiedzieć, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Pan Jezus mówi do nas, na przykład ja i Bóg Ojciec jedno jesteśmy. Czyli mamy tę samą naturę boską. I tu właśnie te świece nam przypominają, że jest jeden Bóg, ale są trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ale te wszystkie trzy osoby mają naturę boską. Pan Jezus też nam mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kiedy pójdę do nieba, to zesyłam wam Ducha Świętego, który was pouczy o wszystkim. Ta prawda nas przerasta. Ale Pan Jezus jako Bóg, Syn Boży, nie chce nas oszukać. I bardzo dobrze, że nas prawda o Bogu przerasta, bo cóż by znaczył Bóg, gdybyśmy rozeznali go swoimi szarymi komórkami, nie byłby dla nas tajemnicą, prawda? Dlatego też wierzymy głęboko Panu Jezusowi,
że ona z nie chce oszukać i że właśnie nam mówi o tej prawdzie, że jest jeden Bóg, ale są trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I tym trzem osobom przypisujemy różne działania. Wprawdzie Pan Bóg, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, cała Trójca Święta razem działają, ale tak przypisujemy różne działania, jak w naszej rodzinie. Na przykład Bogu Ojcu przypisujemy stworzenie świata. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a także i ludzi. To Bogu Ojcu przypisujemy stworzenie świata i tego wszystkiego, co się na nim znajduje, łącznie stworzenie ludzi. Synowi Bożemu, Panu Jezusowi przypisujemy, że przychodzi na ziemię, uczy nas i oddaje swoje życie na krzyżu, bierze na siebie wszystkie nasze grzechy i przeprasza Boga Ojca za nasze grzechy, oddając swoje życie na drzewie krzyża za każdego z nas. Gdybyśmy tylko sami byli na świecie i potrzebowali zbawienia, odkupienia, Pan Jezus by za nas także oddał swoje życie, ale Jego życie nie kończy się śmiercią, bo trzeciego dnia zmartwychwstaje i zapowiada nam, że jak wstąpi do nieba, ześle na ziemię Ducha Świętego, który nas pouczy i będzie także uczestniczył w życiu Kościoła. Często, kochani, Ducha Świętego wyobrażają niektórzy sobie jako gołębice, jako gołębia. Dlaczego jest taka symbolika Ducha Świętego? Bo w starożytności gołąb i ogień oznaczali coś niematerialnego, duchowego. I dlatego właśnie tak ukazują niektórzy obecność Ducha Świętego w naszym życiu. Ale oczywiście Duch Święty nie jest gołębiem, prawda? I to jest taka prawda, kochani. Kto widzi Pana Jezusa, ten widzi i Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Jak patrzymy na Pana Jezusa, możemy myśleć sobie, to jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, bo mają wszyscy jedną naturę boską. A Pana Jezusa możemy rysować, dlatego że Pan Jezus ma ciało. Pan Jezus z Trójcy Świętej jako jedyny staje się człowiekiem, by nas zbawić i odkupić. I dlatego też, kochani, jest ciekawa działalność Ducha Świętego. Na początku swojej publicznej działalności Pan Jezus przyjmuje chrzest i ewangelista mówi, że stąpił Duch Święty podobny jak gdyby do gołębicy, by Jan Chrzciciel powiedział, że to jest ten, na którego czekamy, prawda? Musimy prostować drogę na jego spotkanie. A Bóg Ojciec powiedział, to jest Syn mój miły, w którym mam upodobanie. Czyli cała Trójca Święta tu zaistniała, kiedy Pan Jezus przyjmował chrzest pokuty. I zapowiada Pan Jezus, że kiedy wstąpi do nieba, żeby oczekiwali na przyjście Ducha Świętego i Duch Święty zstępuje na apostołów i Matkę Bożą w ogniu. I od tej pory apostołowie już się nie boją oddać życia za Pana Jezusa, o Nim nauczają. Także Duch Święty, Duchowi Świętemu się przypisuje nasze uświęcenie i pomoc w tym, żebyśmy poznawali wszystkie i prawdy wiary i rozwijali się także intelektualnie. Dlatego bardzo często, kochani, ja chodziłem do szkoły, to na początku odmawialiśmy modlitwę do Ducha Świętego. Wy się nie modlicie w szkole, prawda? Przed katechezą modlicie się. I właśnie taka była modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Tak modliliśmy się, by Duch Święty nam we wszystkim dopomógł. Ale kochani, na nas także wstępuje Duch Święty, cała Trójca Święta podczas sakramentu chrztu. Cała Trójca Święta wstąpiła na nas i przez to staliśmy się Bożymi dziećmi, bo cała Trójca Święta uczestniczy w Słowie Bożym zapisanym w Piśmie Świętym, a także we wszystkich sakramentach świętych. Więc w Chrzcie Świętym cała Trójca Święta działa, bo przecież zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego, prawda? Kapłan powiedział, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, całą Trójcę Świętą. Także, kochani, Trójca Święta uczestniczy, kiedy nam Bóg odpuszcza grzechy, bo jest taka formuła rozgrzeszenia. Ja Ci odpuszczam grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cała Trójca Święta uczestniczy. Także w szczególny sposób Duch Święty uczestniczy w sakramencie bierzmowania. Wy ten sakrament przyjmiecie, kiedy już sami wybieramy Pana Jezusa na przewodnika naszego życia. Także cała Trójca Święta uczestniczy, kiedy w sakramencie namaszczenia chorych otrzymuje chory specjalną duchową pomoc. Wszędzie jest obecny Duch Święty. Dlatego też, kochani, chociaż my nie zgłębimy prawdy o Duchu Świętym, o Synu Bożym i o Bogu Ojcu, to o Trójcy Świętej wiemy od samego Pana Jezusa. I dlatego ufamy Panu Jezusowi. Złóżcie ładnie ręce i tak myśli powtarzajcie za mną. Panie Jezu, wiem, że istnieje jeden Bóg i do tego doszedłbym swoim rozumem, ale przerasta mnie prawda, którą mi dziś przekazujesz, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wszyscy działacie razem w moim życiu, ale specjalnie przypisujemy Bogu Ojcu stworzenie świata, Tobie, Panie Jezu, odkupienie, a Duchowi Świętemu pomoc w zbawieniu i pójściu do nieba, w uświęceniu nas. Chcemy przyjąć tę prawdę i chcemy podziękować za wszystko, co od Trójcy Świętej otrzymaliśmy. Kiedy patrzymy na Ciebie, Panie Jezu, tam jest obecny i Bóg Ojciec, i Duch Święty. Bo zawsze cała Trójca Święta występuje w Twoim, Jezu, działaniu i uświęceniu. Dziękujemy Ci za tę prawdę i wierzymy, bo Ty, Panie Jezu, nie chcesz nas oszukać. Od Ciebie otrzymujemy tę prawdę, że Ty i Bóg Ojciec jedno jesteście, że przyślesz nam Ducha Pocieszyciela, który nam pomoże w zrozumieniu trudnych prawd i w uświęceniu naszego życia. Za wszystko Ci, Jezu, dziękujemy. I dlatego, kochani, będziemy z wielkim szacunkiem wyznawali prawdę Trójcę Świętą, żegnając się, prawda? I wielbiąc Pana Boga właśnie tym wezwaniem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A także powstańcie. Oddamy cześć Trójcy Świętej, mówiąc, złóżcie ręce, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drogie dzieci, cieszę się, że jesteście razem z nami. Teraz czas na naszą krzyżówkę. Oglądacie Kropelkę Radości. Przypomnę telefony dla tych dzieci, które chcą rozwiązać jedno z haseł naszej krzyżówki. Dziś 12 haseł, tak jak 12 apostołów. Więc pomyślmy, może i nam się dzisiaj uda. Numery do studia telewizji Trwam. 56 657 0011. Drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300. Drugi 536 600 400. I telefony dla dzieci z zagranicy 48 56 657 0013. I drugi 48 56 657 0014. Może też pokażemy nagrodę, która jest dzisiaj dla Was, oczywiście za poprawną odpowiedź. Ksiądz Janusz Stańczuk napisał taką piękną książeczkę, Oni spotkali Jezusa. Jeżeli wygrałeś, wyślij swój adres na maila kropelka@tv-myślnik-trwam.pl. Oczywiście swoje imię, nazwisko, swoje dane, może czasem w tym pomóc mama, czy może tata.
babcia czy starsze rodzeństwo. I ważna uwaga, drogie dzieci, jak się już dodzwonimy, no to pamiętajmy o tym, żeby wyciszyć telewizor. Możemy go, czy ktoś tam w domu może oglądać, ale żeby było ciszej, żeby te opóźnienia nie zakłóciły nam naszej komunikacji. Więc wyczekujemy dzwonka. Dzwonek zwiastuje, że ktoś do nas telefonuje. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Kto tam z drugiej strony? Tymon, Natalka. Tymon i Natalka. No to pięknie, no to... No to co, próbujemy wybrać jakieś hasło? Tak. A który numerek dla was? Dwunastka. Dwunastka. No to popatrzmy na naszą krzyżówkę. Zobaczcie, tak wygląda krzyżówka. Podświetliliśmy tą waszą dwunastkę. Zobaczcie, tylko trzy krateczki. Posłuchajcie. Szymon, Natalia i Franciszek. Cieszę się, całą trójkę pozdrawiam. Pluszowy przyjaciel z oklapniętym uszkiem wskakuje wieczorem pod twoją poduszkę. Miś. Miś, tak? No to... To ciekawe, jak tą nagrodę podzielimy, no ale mam nadzieję, że wy jako rodzeństwo podzielicie się tą dobrą książeczką, co? Tak. Świetnie. To powiedzcie mi, ile wy jeszcze macie lat? Szymon ma 6. Tak, dalej? 5. I? Natalia ma 6. 3 latka. No to kogo pozdrawiacie? Powiedzcie nam. Ciocie, wujka, drugą ciocie, drugiego wujka, kuzynów, kuzynki. Ho, ho, ho. Krusia, Zinarka, Liliaka, Oliwkę, Zuzię, Martynkę, Oliwkę, no i całą rodzinę, no i Liuszkę, no i świetę prowadzącego, no i Radio Maryja. No bardzo dziękujemy. To też teraz się trwa. Bardzo nam miło. No to odwzajemniamy te pozdrowienia, pod wszystkimi się oczywiście podpisujemy, gratulujemy nagrody i pamiętajcie wysłać do nas maila, dobrze? I dostajecie nagrodę od telewizji Trwam. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, kochane dzieci. Telewizja Trwam, kropelka radości, proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, też więcej niż jedna osoba słyszę, co? Kasia i Zosia, tak? Kasia i Tosia. A Tosia, przepraszam. Powiedz ci, dziewczynki, pierwszy raz, czy już któryś? Któryś. Któryś. No to mam nadzieję, że nam się powiedzie. Które hasło dla was? Pierwsze. Pierwsze. No to mamy dwunastkę i pierwsze. Podświetlamy wam krzyżówkę, zaświecone to hasło. Popatrzcie. Telefonuje Antosia i Kasia. Czy Tosia, tak. Ma okładkę kolorową, w środku kartki z obrazkami oraz bajki, które mama tobie czyta wieczorami. Pewnie może już same czytacie te bajki. No to co to może być? Książka. Książka. Przez jakie RZ czy przez Z z kropką? Z kropką. Z z kropką, prawidłowo. Pięknie. Dziewczynki, kogo pozdrawiacie? Babcię. Całą rodzinę. Telewizję Trwam. Radio Maryja. Ojca prowadzącego. I pana, który połączy. No to miło nam. Dziękujemy bardzo. A powiedzcie, macie jakąś ulubioną książkę? Ja... Albo którą ostatnio czytacie? Jaką? Dużo mamy ulubionych. Dużo ulubionych. No to świetnie. To mam nadzieję, że i ta książka też wam się spodoba, przyda. Bardzo wam dziękuję. Dobrego dnia, pięknego, pogodnego. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, kropelka radości. Szczęść Boże. Szczęść Boże, twoje imię? Karol. Witaj, Karolu. Jak tam dzień? Dobrze. Dobrze. Wiesz, kogo dzisiaj wspominamy?
wiem. Nie wiesz. No to co podpowiedzieć ci, czy ty znajdziesz sobie? Podpowiedzieć. Dzisiaj pierwszy raz wspominamy błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. To też kiedyś wielki przyjaciel Jana Pawła II. Bo ty tak lubisz Jana Pawła II, więc tak podpowiadam, że dziś jego wielkiego przyjaciela. W zeszłym roku była beatyfikacja i dziś pierwszy raz go wspominamy. No ale Karolu, które wybierasz hasło dla siebie? Jaki numer? 11. 11. Karol, 11. Karol, podświetlamy, bo jeszcze krótsze. Był miś, a teraz na dwie tylko krateczki. No to Karolu, popatrz. W tym domku stojącym w ogródku pszczelarza rój, pszczół pracowicie słodki miód wytwarza. Ul. Ul, tak, prosta sprawa. Karol, ty lubisz miód? Tak. I z czym ten miód jesz? Na chleb z masłem, czy na chleb z masłem i z serem białym? Chlebem. Z chlebem. No to pięknie. Powiedz mi, kogo chciałbyś pozdrowić? Mamy tatę, wszystkich z Młodzieżowa Maria Stos z Limanowej i klasy trzecią B. Trzecia B. Młodarki. Mhm. No to miło. To dobrego dnia ci życzę. I dziś, jak mamy jakieś intencje, to możemy też przez właśnie wstawiennictwo błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, wielkiego prymasa Polski. Trzymaj się dzielnie, Karolu. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo, halo. No, nikogo nie ma. Albo się nie słyszymy. No, niestety, to spróbujmy może jeszcze raz. Proszę bardzo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Już się martwiłem, że się nam nie uda połączyć. Jak ty masz na imię? Ola. Ola. Gdzie ty mieszkasz? W Nowej Tarzynie. Miło. Pierwszy raz czy któryś z kolei? Któryś. Któryś. I za każdym razem się udawało? Tak. No to dobrze. Powiedz, Ola, jaki numer ty hasła wybierasz dla siebie? Może 10? Może 10. Dobrze. Podświetlamy tobie dziesiątkę. Zobacz, jest troszeczkę. Już mamy małą podpowiedź, bo mamy U jako drugie. I dziesiątka Ola. No to podświetlimy całą teraz krzyżówkę dla ciebie. Będzie wyraźniej, większa. Układanka obrazkowa z wielu elementów złożona. Co to może być, taka układanka? No pewnie nie jeden z nas lubi układać, chociaż to nie lada też trudne nieraz, zanim nam się uda złożyć wszystko w całość. Układanka obrazowa z wielu elementów złożona. Może być piękny widok. Puzzle. Puzzle, tak? No. Widzisz, poprawna odpowiedź. A ty układałaś kiedyś puzzle? Tak. I jak? Trudno? Łatwo? Łatwo. Łatwo. Ty jesteś zdolna zresztą. No to trudno, żeby to była jakaś wielka trudność dla ciebie. Powiedz, Olu, kogo chciałabyś pozdrowić na naszej antenie? Całą moją rodzinę, całą moją klasę, księdza prowadzącego, Radio Maryja, telewizję Trwam. Bardzo, bardzo dziękuję. To dołączamy się do pozdrowień. No i pamiętaj, żeby wysłać nam maila. Przypomnijmy, jaką nagrodę dziś dla was mamy. kropelka@tvmyślniktrwam.pl. To na ten adres wysyłamy nasze dane, imię, nazwisko, na które my i cały adres, na które mamy podesłać wam właśnie nagrodę. O, oni spotkali Jezusa. Książeczka księdza Janusza Stańczuka. Więc Olu, jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia czy do zobaczenia. Proszę bardzo, kropelka radości. Królem Chryste. Zawsze i wszędzie. Miło, że telefonujesz. Ty masz na imię? Kacper i Emil.
Kasper i Emil, we dwóch panowie, tak? Który z was starszy, Kasper czy Emil? Emil. Emil ile ma lat? Emil ma 10. A Kasper? 10. No to panowie, które hasło wybieracie dla was z krzyżówki? 10. 10 przed chwileczką nasza koleżanka Ola wybrała. Możemy od 9 do 2. 9. Dobrze. 9. Podświetliliśmy to pionowe hasło. I teraz Kacper, Emil, spróbujemy się zmierzyć. Możesz z nich zbudować razem z kolegami kolorowy domek z dachem i oknami. Co to może być? Czy co to mogą być? Bardziej liczba mnoga. Nie jeden, ale wiele. Możesz z nich zbudować razem z kolegami albo z bratem w tym przypadku kolorowy domek czy jakąś budowlę z dachem, oknami. Kończy się na i. Co to może być? Z czego możemy coś budować w domu? Niekoniecznie musimy wychodzić na zewnątrz. Z czego? Klocki. Klocki, tak, tak. Bracia, kogo pozdrawiacie? Księdza prowadzącego, naszego proboszcza, babcię, prababcię, całą telewizję Trwam. Dziękujemy. A powiedz, gdzie wasza parafia jest? Jakie ma imię ta parafia, żebyśmy też wiedzieli? W Chodnicach parafia pod wezwaniem Daniela Brotie. Pięknie, więc pozdrawiamy szczególnie księdza proboszcza, bo jego wspomnieliście, ale całą waszą wspólnotę parafialną. Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego dla was i pamiętajcie, też podeślijcie nam dane, dla was też będzie książka, tak? Tak. Trzymajcie się, dobrej soboty z Panem Bogiem. Wzajemnie. Dziękuję, dziękuję. Proszę bardzo, kropelka radości. Szczęść Boże, też dwójka. No jak ja się cieszę. Jakie wasze imiona? Zuzia i Martynka. Zuzia i Martynka. Ile wy macie lat, dziewczynki? 8 i 6. Osiem i sześć. Zuzia i Martynka. Dziewczynki, mamy hasła od 2 do 8. Które będzie dla was? 2. 2, tak? Dwa. Dobrze. Tak się przyglądacie. Zosia sobie wpisze i Martynka, żebym sobie później... Zuzia! Przepraszam. Jakby dbacie o to, jak się która nazywa, ale tak powinno być, prawda? Jak Zuzia, to Zuzia, a nie Zosia, więc przepraszam. To dziewczynki podświetlamy, widzimy 4 krateczki w pionie. Co to może być? Zuzia i Martynka wybrały hasło drugie. To jest deser doskonały, najwspanialszy na upały. W różnych formach go spotykasz, w kubkach, waflach, na patykach. No tak, trudno, żebyśmy nie wiedzieli, że coś takiego pysznego to lody. A powiedzcie, a jakie wy macie ulubione lody? Ciekawy jestem. Czekoladę. Czekoladowe? Metalonową. Czekoladowe. A jak? Ja czekoladę. Czekoladę. A owocowych nie lubicie? Nie za bardzo nie. Nie za bardzo. No to, a kiedy jadłyście ostatnio lody? Wczoraj. No to co, dzisiaj czy dopiero jutro będziemy jedli kolejne? Jutro. Jutro, tak, niedziela, piękny dzień pański. Dziewczynki, powiedz jeszcze, kogo pozdrawiamy? Całą rodzinę. Tak. Babcię, Jadzie, dziadka Ludwika. Babcię, dziadka Ludwika. Dzieci Paulinę, Oliwkę, Winala, Wiara, Jadarkę, wujka Karola, Natalkę, Szymonka. Oj, ile tych imion. A kto wam pomógł się dodzwonić i kto z wami jest, mamusia? Mama. No to, a pamiętałyście, jak było dzień mamy, że wyściskałyście mamę, co? Myślę. Tak. No i mamę trzeba ściskać codziennie, wiecie o tym. No, to bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że mama pomoże wam wysłać maila do nas z danymi.
I dla was będzie nagroda. Bardzo dziękuję, dziewczynki. Odwzajemniamy te wszystkie pozdrowienia i my się pod nimi podpisujemy. Pamiętajcie wysyłać do nas maila. Teraz... Dziękuję. Dziękuję z Panem Bogiem. Teraz no, spotkanie z naszą Madzią, Magdą Buczek. No bo już za tydzień mamy kółka różańcowe, spotkanie takie regionalne w Studzienicznej. To będzie przed zesłaniem Ducha Świętego, 4 tam się spotykamy, a 19 pamiętajcie, kto może na Jasną Górę do Matki Najświętszej. Zapraszam teraz na spotkanie z Magdą. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, a szczególnie wszystkie dzieci. To już ostatnia sobota maja, miesiąca poświęconego Matce Bożej. Ale mimo, że maj się kończy, to przecież nie ustajemy w naszej codziennej modlitwie do Matki Bożej, w naszej modlitwie różańcowej, teraz zwłaszcza w intencji pokoju i w naszym apostołowaniu, w szerzeniu modlitwy różańcowej, tam, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy. Mam nadzieję, że ten miesiąc wyda piękne owoce w życiu każdego z nas. Owoce jeszcze głębszej miłości do Matki Najświętszej. Poznania jej, przebywania właśnie z Maryją, i uczenia się od niej miłości do Pana Jezusa. Ale także mam nadzieję, że jest to czas owocnego apostołowania, szerzenia modlitwy różańcowej i być może powstały nowe podwórkowe koła różańcowe dzieci, czy też powiększyły się już istniejące, że dołączyli do tych kół nowi członkowie. Także z wielką radością będę czekała na wasze zgłoszenia i informacje o tym, jak właśnie trwają, rozwijają się podwórkowe koła różańcowe dzieci w waszych miejscowościach, w waszych szkołach czy parafiach. A dziś po raz pierwszy obchodzimy wspomnienie błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, prymasa tysiąclecia. To wspomnienie liturgiczne jego jako błogosławionego przypada w rocznicę jego śmierci. Dlatego dzisiaj szczególnie pragniemy dziękować Bogu za dar Jego życia, Jego świętości, głębokiej wiary i takiej niezłomnej posługi kapłańskiej, biskupiej, za to Jego pasterzowanie w naszej ojczyźnie, tak wierne, wytrwałe, oddane, pełne poświęcenia i właśnie Jego zawierzenie Maryi, zawierzenie swojego życia, swojej posługi, ale także całego naszego narodu. Wiedział, jak bardzo jest to ważne, aby oddać się w ręce i pod opiekę Maryi, aby to ona prowadziła. I on właśnie wszystko postawił na Maryję, wszystko jej zawierzył, a przez nią Jezusowi. I miał to poczucie bezpieczeństwa i nieustannej jej opieki, matczynej troski. Dlatego chcemy prosić błogosławionego księdza prymasa o jego wstawiennictwo, o wszelkie łaski, aby nam wypraszał właśnie ten dar głębokiej wiary i miłości do Pana Jezusa, do Matki Najświętszej, do każdego człowieka. Pragnę także zaprosić na
najbliższe nasze spotkanie, spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci, które odbędzie się już 4 czerwca w sobotę w Studzienicznej, w Sanktuarium Matki Bożej. Tam co roku pielgrzymujemy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, a tym razem będzie to szczególna okazja, ponieważ to spotkanie odbędzie się w ramach pierwszego kongresu różańcowego diecezji ełckiej i właśnie będzie w Studzienicznej stacja dziecięca tego kongresu skupiająca wszystkie dzieci z diecezji ełckiej. Dlatego bardzo gorąco i serdecznie zapraszam na nasze spotkanie 4 czerwca w sobotę do Studzienicznej. I zbliża się 23. pielgrzymka podwórkowych kół różańcowych dzieci na Jasną Górę. 19 czerwca przybywamy do tronu naszej Matki i Królowej. Rozpoczynamy w samo południe o godzinie 12, a hasłem naszej pielgrzymki jest wezwanie: Królowo Pokoju, módl się za nami, bo pragniemy nieustannie błagać o pokój na Ukrainie, o pokój na świecie i pokój w sercu każdego człowieka. Będziemy świętować także 25-lecie istnienia podwórkowych kół różańcowych dzieci. Będziemy dziękować za dar naszej wspólnoty i zawierzać na kolejny czas, kolejne lata naszej posługi, naszej codziennej modlitwy różańcowej. I także podczas naszej pielgrzymki obierzemy nową patronkę podwórkowych kół różańcowych dzieci, błogosławioną Paulinę Żariko, założycielkę Żywego Różańca, która 22 maja w Lyonie została beatyfikowana. Także wiele wydarzeń, wiele emocji czeka nas na Jasnej Górze. Chcemy się spotkać, chcemy być razem, chcemy wszystko zawierzać Maryi, a przez nią Panu Jezusowi. Dlatego czekamy na Was. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem. No bardzo dziękujemy też i za to słowo do nas, też za przypomnienie, zaproszenie na kolejne nasze spotkania, Studzieniczna, czy spotkanie na Jasnej Górze, naszą pielgrzymkę. Popatrzcie, 25 lat, to niektórzy z Was wyrośli już na dużych ludzi, jeżeli od samego początku są, czy byli w tej wspólnocie. O, mamy telefon, kropelka radości, więc dalej rozwiązujemy naszą krzyżówkę. Zostało nam 6 haseł, proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Paweł. Paweł? Tak. To cieszę się, że dzwonisz. Pawle, powiedz mi, które ty hasło wybierzesz. Mamy od 2, nie od 3 do 8. 8. Który numer? Tylko 8. 3? 2. Tak? 2. 2, ale 2 jest zajęty. To trójka? Trzy, tak? Dobrze. No to patrzymy na naszą krzyżówkę. Zobacz. Pewnie ty jako chłopak będzie ci łatwo rozwiązać. O, ja się troszeczkę przesunę. Widzisz, jest podświetlony koło mojego ramienia. To jest to, Paweł. No to przypatrzmy się teraz krzyżówce z bliska. I ja podam, próbujemy rozwiązać to hasło. W środku ma powietrze, nie ma żadnej dziury. Gdy rzucisz na ziemię, to skacze do góry. W środku ma powietrze, nie ma żadnej dziury. Gdy rzucisz na ziemię, to skacze do góry. Piłka. Piłka, tak. I nadaje się też jak najbardziej do meczu. A powiedz tym... Gratuluję, Pawle. Ty lubisz grać w piłkę? Tak.
No widzisz. No to tak jak najbardziej pytanie dla chłopaka. A powiedz, Pawle, kogo chciałbyś pozdrowić? Mamę i tatę. Mamę i tatę. Kogo jeszcze? Mamę. Pięknie, dziękuję. No to wszystkiego też dobrego dla ciebie. No i mam nadzieję, że ta książka, którą ci wyślemy, też ci się spodoba. Pewnie mama czy tata będą ci ją czytali. Oni spotkali Jezusa. To książka księdza Janusza Stańczuka. Dziękuję. Ja też dziękuję. Gratuluję ci jeszcze raz poprawnej odpowiedzi. Dziękuję, że zadzwoniłeś. A kto ci pomógł się dodzwonić? Mamusia, tatuś? Mamusia. Mamusia. No to ją serdecznie uściskaj. Bardzo mamie dziękujemy. Pozdrawiamy całą waszą rodzinę. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kolejny dzwonek rozlega się, więc mamy kolejnego widza. Proszę bardzo. Halo, halo? Kto z drugiej strony? Jak masz na imię? Halo, halo? O, coś się nie słyszymy, więc może spróbujemy wybrać inny numer, jeżeli nie ma komunikacji. Drogie dzieci, na antenie telewizji Trwam, kropelka radości. Przypomnę może, o, telefon już nie trzeba przypominać, bo już dzwoni ktoś. Rozwiązujemy krzyżówkę, zostało nam... Halo. O, halo, halo, jesteśmy? Halo. Witam serdecznie, proszę wyciszyć telewizor, żeby nam nie przeszkadzał. Ty nam się przedstaw. Jak ty masz na imię? Jak masz na imię? Łukasz. O, Łukasz. Łukaszu, pierwszy raz czy już któryś? Nie, pierwszy. O, no to mi się to podoba. No to spróbujemy się zmierzyć z hasłem. Powiedz, które wybierasz? Mamy czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę i ósemkę. Piątkę. Którą? Piątkę. Piątkę. No to już zapalamy. To troszeczkę tych literek mamy, ale mamy też podpowiedź na K, mamy D i I. Leżą w pudełeczku piękne, kolorowe, albo są drewniane, albo są woskowe. Narysujesz nimi słoneczko i chmurkę oraz dla mamusi przepiękną laurkę. Kredki? No to musisz tak bardziej twierdząco, chociaż my już wpisujemy. Tak, tak, kredki. Gratuluję ci. A powiedz, tobie się udało zrobić jakiś prezent dla mamy ostatnio, na dzień mamusi? Tak. I co, była to jakaś laurka, czy? Taki obraz, który się zawiesza. Obraz. Sam go wykonałeś? Tak. No to gratuluję. Pewnie się mama cieszyła, co? Powiedz mi, kogo chciałbyś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić całą swoją rodzinę. Tak. Księdza proboszcza. To jak on ma na imię? Tadeusz. Tadeusz, tak. Kogo jeszcze? Tadeusz Równiński. Mhm. I? Kogo jeszcze? Grantem. Tak, w domu, no właśnie to jest czasem problem, że w domu wszyscy słuchają telewizora, no i dzieci później mają problem w tym, żeby rozmawiać z nami, no ale mamy nadzieję, że nam się to powiedzie. I kogo jeszcze pozdrawiasz? Mamę. Tak. Tato, całą rodzinę i... I? I kogo jeszcze? I siostrę. I siostrę. To ja bardzo tobie dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego dla ciebie, dla całej rodziny. No i pamiętaj, żeby też nam maila podesłać na adres kropelka@tv-trwam.pl, byśmy mogli tobie wysłać na twój adres nagrodę. Dziękuję ci. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, kropelka radości. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Mateusz. Ile ty masz lat, Mateuszu? 8. Pierwszy raz rozwiązujesz krzyżówkę? Drugi. Drugi. Poprzednio udało się? Tak. No to pewnie będzie podobnie. Który wybierasz dla siebie numer? Mamy jeszcze czwórkę, szóstkę, siódemkę i ósemkę. Siódemkę.
Siódemka. Szczęśliwa dla ciebie siódemka, tak? Pięknie. Mateuszu, siódemka. No to podświetlamy całą. Widzisz z góry w dół. W pionie jedna mała podpowiedź L. Literka jako przedostatnia. Na czym jeździsz wesoło i kręcisz się w koło? Co to dobre. Może... Co? Karuzela. Pewny jesteś? Tak. Karuzela. No pasuje to ostatnie la na pewno. Brawo, brawo. Kiedy byłeś ostatnio na karuzeli? Rok temu. To kawał czasu. To mam nadzieję, że gdzieś może w te wakacje się uda na taką karuzelę wskoczyć. Nie boisz się? Nie. No jasne. Powiedz mi, kogo chciałbyś pozdrowić, Mateuszu? Mamę, tatę, babcię, dziadka i brata. Brat ma na imię? I księdza Piotruś. Piotruś, mhm. I księdza prowadzącego. Bardzo dziękuję, odwzajemniam te pozdrowienia. Co planujesz dzisiaj? Jakie masz plany? Grać. Grać z bratem? Mhm. No to dobrej zabawy wam panowie życzę. Kto jest z tobą? Mama? Babcia. Babcia, jak ma na imię? Agnieszka. To ją też serdecznie pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy, bo to pewnie ona pomogła się dodzwonić do nas, co? Tak. No to tym bardziej. I babcię twoją, i wszystkie babcie pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Trzymaj się z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Drogie dzieci, jeszcze zostały nam trzy hasła. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo? Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Łucja. Łucja, tak? Tak. Pięknie. Łucjo, który raz próbujesz rozwiązać krzyżówkę? To już dużo razy. Dużo razy. Za każdym razem plus czy minus? Plus. Plus. Ile ty masz lat? 8. No to myślę, że być inaczej nie może. Dziś wybierasz które? Mamy czwórkę, szóstkę i ósemkę. Szóstkę. Szóstka. Dla ciebie. To ja myślę, że taka właśnie takie pytanie dla ciebie, dla dziewczyny akurat. Zobacz, wiele liter, ale myślę, że nie będzie, Łucjo, żadnego problemu. No to posłuchaj. Plastikowe rączki na dość długim sznurku. Można na niej skakać latem na podwórku. Skakanka. Oczywiście. Prawda, że dla ciebie jest żaden problem? Tak. A ty jaki sport uprawiasz? Taka skakanka byłaby dobra dla ciebie? Czy skakasz, tak. Skaczesz na skakance, tak? Mhm. Wiele razy? Czy tak się po dwóch razach zmęczysz? Nie, wiele. Wiele razy, no właśnie. A jakie jeszcze sporty uprawiasz? Na rowerze jeżdżę, na hulajnodze. Mhm. W gumę gram. O, a na hulajnodze takiej zwykłej czy elektrycznej? Zwykłej. Zwykłej, taka jest dobra. I tak czasem nogę zmieniasz, bo mówią, że żeby nie tylko jedną się odpychać, ale czasem próbować równowagę łapać, odpychając się drugą nogą. Czasem próbuję. No właśnie. Powiedz, kogo chciałabyś, Łucjo, pozdrowić? Księdza prowadzącego, rodziców, siostrę, koleżanki, babci i dziadka. Dziękuję. Dołączamy się do pozdrowień. Też prosimy cię, podeślij nam swój adres na maila. Tak. Dostaniesz od nas nagrodę. Zawsze. Z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. No to jeszcze zostały nam dwa hasła do krzyżówki. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Witam serdecznie. Ty masz na imię? Ja mam na imię Maja. Maja. Ile masz lat? 10. 10. Jak dzień się zaczął? Dobrze? Tak. No, teraz myślę, że się poszczęści przy rozwiązywaniu jednego z haseł krzyżówki. Mamy czwórkę i ósemkę. Które wybierasz dla siebie? Ósemka. Ósemka, tak. To nawet to jest lepsze dla dziewczyny, a czwórka będzie dla chłopaka. Nie wiem, czy tak będzie akurat, że się któryś dodzwoni. Ale podświetlamy. Wiele liter, ale damy sobie radę pewnie. Jak się nazywa zabawka taka, którą potrząsasz dla niemowlaka? Jak się nazywa
Zabawka taka, którą potrząsasz dla niemowlaka. No dzieci też się same czasem bawią, dostają do ręki i tak im tam, prawda... Grzechotka. Brawo, bo już chciałem podpowiedzieć, że coś tam grzechocze, no to byłaby klapa, bo bym podpowiedział od początku do końca. Brawo. No pewnie coś w tym jest, prawda? Grzechotka to taka zabawka dla, tak, dla niemowlaka. Powiedz, kogo chciałabyś pozdrowić? Babcię, siostrę, ciocię, tatę, mamę i dziadków. I dziadków. Na co dziś będziesz porabiała? Będę się uczyła. Uczyła się będziesz. Ty do której klasy chodzisz? Do trzeciej. Do trzeciej. No to trzeba coś pewnie powtórzyć, bo to koniec semestru już za chwileczkę. Prawda? Ze trzy tygodnie nauki i później koniec. No ale co, na piątkach? A kto to jest? Przepraszam. A moja młodsza siostra. Jak ona ma na imię? Marysia. Marysia, to ją uściskaj od nas. Wszystkiego dobrego dla was. Trzymajcie się, dziewczynki, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. No i ostatnie hasło rozwiązujemy naszej krzyżówki. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Krzyś. Krzyś, tak? Tak. No, tak myślałem, że ostatni to chłopak zadzwoni, bo to jest hasło dla chłopaka. Tak jak patrzę na to hasło, no to tylko została ci czwórka. Decydujesz się na to hasło? No to świetnie. Podświetlamy krzyżówkę, to też dosyć dużo krateczek. Przepatrz się, Krzysiu, no i rozwiązujemy. Choć nóg nie posiada, szybko pędzi szosą, bo go po tej szosie koła cztery niosą. Samochód. Samochód, tak. W skrócie powiedzielibyśmy auto, ale właściwa nazwa to jak najbardziej samochód. Krzysiu, no gratuluję. Prawidłowe rozwiązanie. Ty lubisz jeździć samochodem? Jako pasażer oczywiście. Tak. Lubisz. A jakie te sporty uprawiasz? Tak. Jakie sporty uprawiasz? Jaki lubisz sport? Biegam. Biegasz. No. A powiedz mi, kogo ty chciałbyś pozdrowić, Krzysiu, przy okazji dzisiaj naszego spotkania? Całą rodzinę i moje przedszkole. I twoje przedszkole. Jaka to grupa, do której ty należysz? Smyki. Smyki. I jaka to miejscowość, żebyśmy wiedzieli, gdzie te smyki są? Patrzysznica. No to my się dołączamy do tych pozdrowień, też wasze panie pozdrawiamy i całą grupę smyków. Krzysiu, dziękuję ci bardzo. Trzymaj się dzielnie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Drogie dzieci, przypomnimy jeszcze raz, pokażemy wam nagrodę, którą dziś ufundowaliśmy. Dla was to książka księdza Janusza Stańczuka, Oni spotkali Jezusa. Prosimy, jeżeli wygrałeś, wyślij swój adres na maila kropelka@tv-trwam.pl. Te zaproszenia, oczywiście, może ktoś, kto ma bliżej Studzienicznej, to zapraszamy w następną sobotę, czyli za tydzień. Nasze regionalne spotkanie właśnie tam. To będzie 4 czerwca, po Dniu Dziecka, bo za niedługo 1 to wasze święto. Też życzymy jak najlepiej. 19 czerwca spotykamy się razem u Matki Bożej na Jasnej Górze. Pielgrzymka dzieci z podróżkowych kółek różańcowych. Zapraszamy. Może poproście rodziców, pojedźcie razem. Niech to będzie nasza piękna pielgrzymka, a też wielkie święto, kiedy wielbimy Pana Jezusa u Matki Najświętszej, naszej Pani i Królowej. No i oczywiście kończy się miesiąc maj. Mam nadzieję, że majówka jest każdego dnia waszą modlitwą. A jeżeli możecie, 31 maja, w ostatni dzień, we wtorek o 18:00, Ojciec Święty zaprasza nas do wspólnej modlitwy o pokój. Bardzo często na antenie Radia Maryja czy Telewizji Trwam modlicie się o pokój, szczególnie na Ukrainie. Więc może zaproście rodzeństwo, poproście może mamę, tatę, babcię, dziadka i w ten wieczór o 18:00, 31 maja, wieczorem
razem z Radiem Maria i Telewizją Trwam. Módlmy się o pokój dla świata. Tę modlitwę w Rzymie, w Bazylice Matki Bożej Większej będzie prowadził Ojciec Święty. Mam nadzieję, że nasze serca będą z nim, a nasza modlitwa popłynie do Królowej Pokoju. Za to spotkanie bardzo wam dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.